człowiek zamiast normalnie jeść rogale, to znowu jakiś złom ogarnął. Co to jest? Są to dwa MacBooki Pro 13 na M1 uszkodzone, zalane. Ciekawe, czy uda się złożyć z tego jeden kompletnie sprawny MacBook? Trochę was oszukałem, ponieważ mam w sumie 2,5 MacBooka. O co chodzi? Oprócz jakby kompletnego top case'u z uszkodzoną matrycą, znalazłem jeszcze w swoich zasobach taki top case od ostatniej wersji na Intelu, który bardzo podobnie wygląda do tego na M1. Naprawdę, zaraz wam to pokażę. To jest nasz zalany, uszkodzony pacjent, którego będę starał się jakoś w jakiś sposób reanimować. I zobaczcie, jak to wygląda. Te dwa korpusy są niemalże identyczne. Wszystkie tasiemki, które tutaj są, tutaj też występują. Klawiatura, to nie wiem, co to do końca jest, głośnik. Te taśmy tutaj są obecne. Bateria, taśma trackpada. Taśma trackpada się różni trochę. Właśnie, obawiam się, że chyba pomiędzy Intelem nie działa trackpad. Nie wiem, zobaczymy. Więc naprawdę mam czym żonglować i warto się tutaj tym pobawić. Tak myślę przynajmniej. Jeżeli chodzi o ten uszkodzony sprzęt, który kupiłem, to urządzenie jest po zalaniu. Kupiłem je za 1500 zł, trochę w ciemno. Dlaczego? Ponieważ nie mam aktualnie sprawnej płyty, kompletnie sprawnej, żeby móc coś tutaj wytestować, na przykład ten top case, żeby założyć tutaj płytę. No w tej chwili nie mam nic takiego. To, co było, ponaprawiałem i gdzieś tam sobie powiedzmy poszło. To, co mi zostało, jest no, niesprawne w taki sposób, że nie wiem, czy to będzie działało, czy nie. No trudno się mówi. Trzeba walczyć z tym, co mamy tutaj i zobaczymy. MacBook Pro 13 cali M1 16 giga 512 giga dysku twardego kupiony za 1500 zł. Oczywiście uszkodzony. Co mu było? Zalany i w sumie nadal jest zalany. Jak to się zachowywało? Mianowicie bootloopa miał. W ogóle nie chciał się uruchomić. Ja tu z nim troszkę działałem. Aktualnie ma bootloop. Nie wiem, czy matryca działa, w sensie obraz wyświetla, ale na czarnym tle nie widać ewentualnych problemów z zalaniem. Co tutaj jest takiego uszkodzonego? Najbardziej ucierpiał top case oraz touchbar. Taśmy touchbara, okolica touchbara. Tutaj to jest wszystko w jakiś tam sposób skorodowane i tak dalej. Widać, że ciecz sobie tutaj powiedzmy pływała. Wszystko bardziej się skupiło właśnie z tej strony. Czyli od portów USB-C. Porty USB-C też tam w jakiś sposób były uszkodzone. Ja w międzyczasie doprowadziłem do jednej rzeczy. Ten sprzęt, powiedzmy, że się uruchamia w taki sposób, że daje obraz i nawet słychać jakiś gong. Nie działa trackpad, nie działa touchbar. Klawiatura też chyba powoduje jakiś problem. I chyba nie działa ładowanie akumulatora, ale tego nie jestem do końca pewien. Przełącza się na 20V, bo z tym też ma fochy. Przełączył się na 20V. Mamy jabłko. No właśnie, jakby to wszystko tak naprawdę. Mamy na chwilę jabłko. Czasami to się potrafi uruchomić dłużej, czasami krócej. Mój plan będzie po najmniejszej linii oporu. Na razie wyciągam płytę i do jednego z tych dwóch top case'ów ją zapakuję i sprawdzę, czy w innym top case'ie to zadziała. Zobaczymy, czy matryca... No w sumie nie zobaczę, czy matryca działa. Zastanawiam się, co zrobić z tym sprzętem. Na razie demontuję płytę główną, pójdziemy pod mikroskop i zobaczymy, co tam będzie słychać. OK. Największe ognisko zalania było w tym miejscu. Tutaj są elementy od zasilania touchbara i sygnały komunikacyjne do touchbara. Ten touchbar jest obsługiwany przez dwa złącza. Jedno gniazdo jest dość mocno zjedzone. Na taśmie tutaj na dole też jest srogo w tym wypadku. To jest jedno ze złączy touchbara. No i widzicie, tutaj w nim coś się działo. Ja oczywiście to przeczyściłem wcześniej. Jakoś to powiedzmy trzyma się kupy. W sensie jest tu dość spore wypalenie, ale nie ma już zwarcia. Dlatego prawdopodobnie ten sprzęt w ogóle zaczął działać.
No ale może coś tu jeszcze jest. Więc ja to troszeczkę oczyściłem. I teoretycznie nie ma tutaj zwarć. USB-C wygląda całkiem ok. W sensie złącza USB-C. Czy ja tutaj coś jeszcze robiłem wcześniej? Coś pewnie robiłem, ale nie pamiętam. Tutaj mamy dławik. Jest nieco odbarwiony. Zobaczymy, czy działa, czy przewodzi. Tu mamy kondensator. Tu mamy dławik, który nie przewodzi. Możliwe, że jest spalony. Zacznę od jego wymiany. I zobaczymy, czy to cokolwiek zmieni w zachowaniu płyty głównej. Ogólnie w MacBookach z touchbarem, touchbar obsługiwany jest przez układ T2. A T2 jest takim niejako kontrolerem płyty głównej, co powoduje, że jakikolwiek problem w układach, elementach, które są związane z T2, może powodować problem. Za M1 jest tyle fajnie u mnie, że mam płytę dawcę, więc element pobierzemy sobie od płyty z M1. Dlatego też w ogóle zdecydowałem się, żeby kupić ten sprzęt, bo mam trochę części. Mam jeden top case, drugi top case, płytę główną. Jest trochę części do tego dostępne, aczkolwiek te modele są dużym problemem przy zalaniu. Jest odsetek napraw nie jest rewelacyjny. Płyta czasami udaje się naprawić, ale coś zawsze jest nie tak. Na przykład wentylatory wkręcają się na wysokie obroty, więc to jest ryzyko. Przy Intelach jest dużo łatwiej, bowiem konstrukcja platformy, platforma oparta o Intela ma wiele czujników, wiele sensorów temperatury i one są dostępne na płycie głównej. W tym modelu są dwa sensory chyba dostępne na płycie głównej, a wszystkie inne czujniki nie wiadomo gdzie występują. I wentylator wchodzi na obroty z powodu przekroczenia parametrów pracy jakiegoś czujnika, który nie mam pojęcia gdzie występuje i jest duży problem, żeby coś takiego naprawić. Zobaczymy co będzie tutaj. To jest nasz dawca elementu. Zabierzemy dławik. Tak jak widzicie przejście jest, więc dławik jest sprawny. Dławik wstawiony. Dławik mamy wstawiony. Ja pójdę teraz po najmniejszej linii oporu i po prostu zmienię sobie top case. Ten, który kupiłem, jest bardzo, bardzo podejrzany. Natomiast ten mój, który też notabene był po zalaniu, jakoś działa. I tutaj sobie wrzucę płytę i zobaczymy, jak to się będzie zachowywało. Poprzednio mieliśmy bootloop. Zobaczymy, co będzie teraz. V, 20V, jest logo, też bootloop. Ok, coś się dzieje pozytywnego. Pojawił się pasek postępu. Ok, coś się dzieje. Trackpad działa. To jest chyba recovery. Na razie się nie rebootuje. Co prawda dość mały prąd pobiera. Tylko 15 W. Jeszcze jest jedna kwestia. Czy to się aktywuje? Ok, widzi sieci. Ok, nie wyłącza się też. To też jest dobry znak. Co? Aktywuje się. Normalnie chwila grozy. Jest, aktywował się. Ok. Co nie widzi dysku twardego? Ok.
spróbuję zainstalować system operacyjny i zobaczymy, co z tego wyniknie. Okej, sprzęt się uruchamia ponownie po instalacji systemu i zobaczymy, co z tego wyniknie. Touch bar działa. No nie wierzę. I coś tam reaguje. O, bateria była naładowana, dlatego taki niski pobór prądu był. Matryca jest moja, ona jest uszkodzona, jest po zalaniu. Jak widzicie, tutaj jest plama. Dobra, szybko to przeklikam. System się bardzo długo instalował. Jeszcze jest tu jakiś problem, ale zobaczymy, co będzie. Nie zrestartował się tak nagle, więc powiedzmy połowa sukcesu. Może to była kwestia tego, że coś było nie tak z touchbarem. Brak zasilania na przykład na touchbarze może powodować przeróżne dziwne sytuacje. Nasłuchuję, czy wentylator się nie rozkręca. Na razie jest OK. Można się pokusić o weryfikację, czy on się kręci, czy też nie. Nie, nie kręci się. Ciekawe, czy się będzie kręcił, bo to też może być taka historia, że nie będzie się w ogóle chciał kręcić. Ale przynajmniej się nie wkręca na obroty. No, Touch ID nie będzie działał, bo jest jakiś, powiedzmy, inny. Nie od tej płyty głównej. To się zgadza, wywala błąd. Okej, dobrze byłoby włączyć od razu tutaj jakiś jasny tryb po to, żeby sprawdzić tamtą matrycę. Okej, to będzie najlepsze ustawienie. Tutaj widać elegancko, jak ta moja matryca jest uszkodzona. No jest po prostu pozalewana. Największa ilość cieczy dostała się tutaj i jest tutaj takie konkretne przebarwienie. To się zmienia pod kątem czegoś takiego albo w gorszego. O, spodziewam się na tej matrycy, bo przy zalaniach to jest bardzo popularne. Więc co? Przekładamy matrycę i zobaczymy, co z tego wyniknie. Jakieś dalsze testy za chwilę. Ewentualnie mogę użyć tego top case'u, bo tu mam odkręconą matrycę, a przełożyłbym trackpad z tej obudowy. Może byłoby szybciej. Moja matryca ściągnięta. Teraz ten sam proces. Tutaj śrubki można pomieszać. Chociaż ja sobie je popakuję. No jest tutaj zalanie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale tutaj jest ślad cieczy. Więc coś tutaj się działo. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt poważne. No jest tutaj pozaklejane wszystko, nie? Okej, wychodzi antena. No jest pozalewane i to dość mocno, cała antena jest pozalewana. Matryca się przykleiła, tak jest zalana. W sensie taśmy matrycy się poprzyklejały. Klei się tutaj wszystko. Już wam pokazuję, jak wygląda top case. Widzicie? Jest pozalewana. No dobra, ten top case na razie odłożę. Nie jest tego może tutaj dużo, ale jednak się to klei. Dobra, na razie nic z tym nie robię. Chcę tylko sprawdzić, czy ta matryca, powiedzmy, jest w lepszym stanie niż ta moja. Jak matryca nie będzie zalana, to będzie dobry interes. Okej, i czekamy, co tutaj będzie, jak się wyświetli obraz. Kurczę. Jest okej. Nie widzę żadnego przebarwienia.
patrzę pod kątem, bo czasami coś pod jakimś kątem dziwnym może być widoczne, ale wydaje się, że jest nieźle. Matryca wydaje się sprawna i warstwa jakby rozpraszająca podświetlenie jest ok i to się opłacało. Zobaczymy, czy działa jeszcze kamera. Kamera działa, ok. ALS jeszcze jest do wytestowania. Znaczy teoretycznie jest to od zestawu, więc powinno to funkcjonować, ale nie wiem, gdzie sprawdzić ALS. Ok, jest. Działa. Jest Ruton, jest ALS, działa, więc teoretycznie wszystko jest ok. Pod kątem tego, system clock incorrect, ok, bo Wi-Fi nie ma. Pozornie wszystko ok. Matryca działa, jest trochę poobijana mechanicznie, jest w trochę takim słabym stanie, gdzieś tam to leciało nieraz, ale powiedzmy żyje ten sprzęt. Nie ma tragedii, no jest poobijane w wielu miejscach, ale działa, to najważniejsze. Do pełni sprawności jeszcze daleka droga, bo trzeba dokładnie wytestować płytę główną. Niestety, ale zalania bywają bardzo kłopotliwe. Poprzednie moje naprawy skupiły się bardziej w okolicy, powiedzmy, pozostałych elementów, a nie samych płyt głównych. Tutaj płyta główna oberwała. Zobaczę w czasie, jak się to zachowuje. Muszę zobaczyć, czy wentylator się rozkręca i tak dalej. Może być jeszcze różnie. Ale żeby to nie było takie krótkie, sprawdźmy kompatybilność Topcase'a z wersji, ostatniej wersji Intela z M1. Co będzie działało, a co nie będzie działało. Ja widzę, że na pewno taśmy nie działają, w sensie nie będą kompatybilne, bo to już jakiś czas temu weryfikowałem. Przełożę sobie trackpad z tego zalanego korpusu, a przynajmniej go wykręcę i zobaczę, w jakim on jest stanie, bo nie do końca chciał działać ostatnim razem. Jest nieźle, trackpad nie wydaje się zalany, chociaż coś się już tutaj działo, bo taśma jest sfatygowana, a ja sobie nie przypominam, żebym go demontował. To jest wersja od M1. Może całość różni się tylko taśmami sygnałowymi? No i co? Czy to wystartuje? Założyłem tutaj swoją zalaną matrycę. Już nie chciałem się przekładać tamtej matrycy, więc przełożyłem trackpad, założyłem starą matrycę, dołożyłem tasiemkę od akumulatora i zobaczymy, czy ten sprzęt wstanie. Mamy 20 V, jest gong. Ten restart zawału dostanę. Trackpad klika. Ciekawe, czy touch bar zadziała. Touch bar działa. Dobra, a klawiatura? Niby działa. Niby działa. Nieźle. Okej. Bateria jest bardzo rozładowana tutaj. Ma 1% tylko naładowania baterii. Nie działa klawisz A. W tej klawiaturze i pamiętam, że jest coś takiego. Nie działa jeden klawisz. Kojarzę taki temat z MacBooków Air na Intelu i na M1. Pomiędzy tymi klawiaturami jest różnica taka, że jeden klawisz nie działa. I tutaj nie działa klawisz A. Brawo, brawo Apple dosłownie. Tak tworzyć sprzęt, żeby jeden klawisz nie działał. To jest po prostu coś. Zobaczcie, chcę wpisać. Q działa, Z działa. Tu wszystko działa, nie działa. Klawisz A.
Shift działa. Control. Nie działa. A. To jest po prostu masakra. Mogę sobie wpisywać. No więc świetnie, ale nie działa. W sensie nie działa. Jeden klawisz. Przycisk. A. Nie działa w tym top case. No nic. To się przynajmniej czegoś dowiedziałem i sobie przynajmniej sobie coś przypomniałem. Został jeszcze Touch ID, który wypada przełożyć. Zabieram się do roboty. Touch ID jest podklejony taśmą dwustronną. Trzeba tutaj delikatnie się zabierać do sprawy, żeby go nie urwać. Spróbuję go wykręcić bez demontażu taśmy od portu audio. Ciekawe, czy się to uda. Prawdopodobnie nie. Nie jestem w stanie wyciągnąć tej tasiemki tutaj. Blokuje ją wentylator. A samego wentylatora nie jestem w stanie wykręcić, bo blokuje go głośnik. Oczywiście wszystkie gumowe podkładki wyszły z głośnika. MacBooka prawie całego złożyłem. Pozostało go skręcić do końca, co właśnie uczynię. Sprzęt działa. Z tego całego top case'a wysypało się jeszcze mnóstwo jakiegoś szajsu. Trochę to przeczyściłem. Więc gwoli podsumowania, opłacało się zaryzykować. Chociaż jeszcze nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, bo ta płyta się restartowała. Teraz działa. Ale nie wiadomo jak długo. Wykonuję jeszcze kolejny update do Sonomy. Zobaczymy, czy to wszystko pójdzie ok, czy coś się wywali, czy cokolwiek innego jeszcze tutaj może się okazać. Może będzie wszystko ok. Tak czy siak, kupiłem ten sprzęt za 1500 zł. Matryca działa, choć jest w takim mechanicznym stanie, takim powiedzmy sobie z poobijana. Top case w zasadzie śmietnik. Ja top case swój miałem. Płyta główna wymagała jakiegoś tam działania, czyszczenia, drobnej naprawy, weryfikacji i tak dalej. Czy się opłacało? Możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. Top case, jakiś tam powiedzmy sprawny, to jest koszt około 1500 zł. 1500 zł za to, mamy 3000. No właśnie, mogła być kompletna wtopa. Wyszło jak wyszło. Dowiedzieliśmy się przy okazji, że top case od Intela powiedzmy pasuje, ale nie do końca. Nie działa jeden klawisz. Mam nadzieję, że się podobało. Trzymajcie się. Do następnego razu.